Mapa terenu. Piaskowisko. Stoimy przy mapie terenu Treblinki. Latem 1941 roku, 2 kilometry stąd, przy przedwojennym żwirowisku, niedaleko wsi Treblinka, Niemcy utworzyli karny obóz pracy przymusowej dla Polaków i Żydów. Początkowo trafiały tam przede wszystkim osoby z powiatu sokołowskiego, potem z całego dystryktu warszawskiego. W obozie można było się znaleźć za opór wobec okupanta lub w odwecie za akcję polskiego podziemia. Niemcy wysyłali tu również osoby schwytane w łapankach. Przez Treblinka 1 przeszło prawie 20 tysięcy więźniów. Około połowa z nich zginęła. Niedaleko żwirowni i obozu znajduje się również miejsce straceń, gdzie rozstrzeliwano więźniów z Treblinki 1 oraz osoby przywiezione z innych miejsc, w tym z Pawiaka. Wiosną 1942 roku w ramach przygotowań do akcji Reinhardt, czyli eksterminacji ludności żydowskiej, Treblinka obok Bełżca i Sobiboru została wybrana jako miejsce utworzenia obozu zagłady. W maju 1942 roku rozpoczęła się budowa Vernichtungslager Treblinka II. Większość prac wykonali więźniowie z Treblinki 1. Obóz był zamaskowany, otaczało go wysokie ogrodzenie z drutu kolczastego i gałęzi. Jego załogę stanowili SS-mani i wartownicy narodowości ukraińskiej. Pierwszy transport Żydów przybył do Treblinki w lipcu 1942 roku, ostatni w sierpniu 1943. Przez te 13 miesięcy zabijano tu nawet kilkanaście tysięcy ludzi dziennie. Jakby każdego dnia znikało jedno małe miasto. Późną jesienią 1943 roku po obozie nie było już śladu. Na jego miejscu zasiano łubin. Na wschód od Warszawy, wzdłuż Bugu, ciągną się bagna i piaski. Ciemnieją gęste lasy, sosnowe i liściaste. Okolice te są bezludne i ponure. Wsie napotyka się tu rzadko. Tu na siedleckiej bocznicy kolejowej w odległości 60 kilku kilometrów od Warszawy znajduje się mała, zapadła stacyjka Treblinka. Położona niedaleko stacji Małkinia, gdzie krzyżują się tory kolejowe idące z Warszawy, Białegostoku, Siedlec i Łomży. Niejednemu zapewne spośród tych, kogo w 1942 roku przywieziono do Treblinki, zdarzało się w czasach pokoju przejeżdżać tędy, roztargnionym spojrzeniem oglądać monotonny pejzaż, sosny, piasek. Piasek i znów sosny. I być może znużone spojrzenie pasażera mimochodem zatrzymywało się na wąskotorowej bocznicy biegnącej ku lasowi wśród gęsto rosnących wokół sosen. Bocznica ta prowadzi do piaskowiska, które znajduje się o 4 kilometry od stacji. Wśród pustkowia, otoczonego ze wszystkich stron lasem sosnowym, ziemia jest tu skąpa i nieurodzajna. Toteż chłopi nie uprawiają jej wcale. Gdzieniegdzie ziemia pokrywa mech, gdzieniegdzie wznoszą się cienkie sosenki. Z rzadka przeleci kawka lub pstry, czubaty dudek. To ubogie pustkowie zostało wybrane i zaaprobowane przez Reichsführera SS Heinricha Himmlera do budowy wszechświatowego szafotu. Kamień węgielny wmurowany przez Samuela Wilenberga. Przesiedleni. Stoimy przy kamieniu węgielnym odsłoniętym w 2013 roku przez ocalałego z Treblinki Samuela Wilenberga. 22 lipca 1942 roku w getcie warszawskim rozpoczęła się tak zwana akcja likwidacyjna. Według obwieszczeń niemieckich Żydzi mieli być przesiedleni na wschód. Mogli wziąć ze sobą do 15 kg bagażu. Niemcy wraz z pomocniczymi jednostkami łotewskimi, litewskimi i ukraińskimi oraz żydowską policją wysiedlali mieszkańców dom po domu, ulica po ulicy. Żydów prowadzono na Umschlachtplatz przy ulicy Stawki, gdzie ładowano ich do wagonów. Część osób, starców, chorych, niedołężnych, rozstrzeliwano na miejscu. Codziennie z Umschlachtplatzu do Treblinki transportami wysyłano od 3 do prawie 8 tysięcy osób, a stamtąd ich posegregowane buty, ubrania, okulary, zegarki oraz kosztowności co 2 tygodnie wywożone były do Rzeszy.
Akcja trwała 46 dni. W tym czasie wywieziono z Warszawy ponad 250 tysięcy osób. Dnia 22 lipca 1942 roku otrzymaliśmy na stacji Treblinka telegram zapowiadający kursowanie pociągów wahadłowych z Warszawy do Treblinki z przesiedleńcami. Pociągi będą składać się z 60 wagonów krytych. Pociągi po rozładowaniu miały być kierowane do Warszawy. Zdumienie było ogromne. Dziwiliśmy się, co to za przesiedleńcy, gdzie będą mieszkać i co będą robić. Wiadomość tę kojarzyliśmy z tajemniczymi budowlami w lesie. Dnia 23 lipca w czwartek w 1942 roku w godzinach rannych wyszedł z Małkini pierwszy transport z przesiedleńcami. Biegnący pociąg dał znać o sobie już z daleka, nie tylko dudnieniem kół po moście na Bugu, ale i gęstymi strzałami z karabinów i automatów oddawanych przez konwojentów pociągu. Pociąg jak gad złośliwy wtoczył się na stację. Był załadowany Żydami z getta warszawskiego. Z przybyłego transportu odczepiono 20 wagonów i parowóz zaczął spychać wagony konwojowane przez część SS-manów do obozu. Po wyładowaniu ludzi w obozie wagony powróciły na stację. To samo powtórzyło się z następnymi wagonami tego pociągu. Po powrocie pierwszych próżnych wagonów z obozu zaczęliśmy się domyślać, że jest to obóz zagłady, obóz śmierci. Wieść tę podawano sobie w tajemnicy i z przerażeniem, gdyż nikt nie chciał i nie mógł zrozumieć, że to może być prawda. Prawda była jednak oczywista. Sam słyszałem krzyki nieszczęśliwych. Jesienią 1942 roku do Treblinki trafiać zaczęli również Żydzi z okupowanej przez Niemców Polski. Częstochowy, Białegostoku, Grodna, Kielc, Radomia, Białej Podlaskiej, Tomaszowa Mazowieckiego, a także z innych krajów Europy. Jedną z takich osób był 19-letni wówczas Samuel Willenberg, syn malarza i nauczyciela z Częstochowy. Samuel walczył i został ranny w kampanii wrześniowej. W 1940 roku znalazł się z rodzicami i siostrami w getcie w Opatowie, skąd 18 października 1942 roku razem z ponad 6 tysiącami Żydów z miejscowego getta wywieziono go do Treblinki. Willenberg, cudem ocalały, poświęcił resztę życia na dawanie świadectwa i edukowanie kolejnych pokoleń o tym, czym była Treblinka. Pociąg zatrzymał się na stacji. Naprzeciwko nas, na drugim torze, stał pociąg wypełniony jak nasz, ludźmi. Pytali nas, skąd jesteśmy. Na nasze pytanie odpowiedzieli, że są z Warszawy. Nagle poczuliśmy, że jedziemy w odwrotnym kierunku. Widziałem, że większość wagonów pozostała na stacji, a my z jakąś częścią wagonów byliśmy pchani przez lokomotywę na boczny tor. W czasie powolnej jazdy wagony się chybotały. Po paru minutach z dwóch stron otoczył nas las. Drzewa były bardzo blisko pociągu. Ocierały się o niego. Nagle wśród lasu na torze zobaczyłem baraki, a po chwili ukazała się wysoka sterta butów, wokół której uwijali się ludzie. Wtedy las znikł. Symboliczna brama obozu. Stąd nikt nie wyjeżdża. Żydów przywożono do Treblinki najczęściej w wagonach towarowych z zakratowanymi okienkami. Pociągi były konwojowane przez strażników, którzy strzelali do uciekinierów. Droga do Treblinki mogła trwać nawet kilka dni. Pociągi często stawały po drodze, przepuszczając niemieckie transporty wojskowe. Stłoczeni w wagonach ludzie mdleli z braku powietrza i wody. Nierzadko umierali z wycieńczenia. Często starali się też wyrzucać przez okienka wiadomości i kartki z nazwiskami, prosząc w nich o poinformowanie bliskich, że jadą w nieznanym kierunku. Kiedy zamknięto wagony, zaczęły się biadania. Żydzi, jesteśmy w matni. Ale ja i kilku innych nie chcieliśmy jednak w to uwierzyć. Nie może to być, żeby tyle ludzi zamierzano zgładzić?
Może starych i dzieci, ale my, młodzi, pojedziemy na roboty. Wagony ruszyły. Jedziemy. Dokąd? Nie wiemy. Może do Rosji na roboty. Kilku starszych ludzi straciło wszelką nadzieję, a gdy pociąg tylko ruszył, zaczęli odmawiać kadisz i nawoływali. Żydzi, to nasz koniec. Odmawiajmy wszyscy kadisz. Nie sposób opisać tragizmu sytuacji w zamkniętym wagonie, w którym brak powietrza. Jest on przecież zarazem i ubikacją. Każdy stara się dopchnąć do okienka, ale jest to niemożliwe. Wszyscy leżą na podłodze. Ja również się położyłem. W desce podłogi odnalazłem szparę, do której przytknąłem nos, żeby złapać trochę powietrza. W wagonie smutnie do zniesienia. Było coraz gorzej. Wody! Błagaliśmy przez okienko kolejarzy. Chcieliśmy im dać za to dużo pieniędzy. Było bardzo źle. Nie mieliśmy pieniędzy aż tyle, ile potrzeba nam było wody. Leżymy jeden na drugim w zaduchu. Jeżeli komuś udało się zdobyć nieco wody, mało miał jednak z niej pociechy. Jeden płakał, że ojciec mu zemdlał, drugi, że matka straciła przytomność, innemu zasłabło dziecko. Z minuty na minutę było w wagonie coraz gorzej. Była dopiero godzina 7 rano, ale słońce już silnie przypiekało i upał stale się wzmagał. Ludzie leżeli na podłodze. Jęczeli. Rzucali się jak w malignie, kręcili głowami i usiłowali złapać trochę powietrza w płuca. Wysiedlani z reguły nie wiedzieli, dokąd jadą. Początkowo większość Żydów przypuszczała, że zapowiadane przez Niemców przesiedlenie na wschód oznacza wyjazd do obozów pracy. Na początku sierpnia podziemne organizacje żydowskie działające w getcie warszawskim wysłały śladem transportów swoich ludzi, by dowiedzieć się, gdzie Niemcy wywożą Żydów. 10 sierpnia 1942 roku do getta warszawskiego trafił jeden z pierwszych uciekinierów z Treblinki, Dawid Nowodworski, który zdał relację, co się dzieje w obozie. Okazało się, że Treblinka oznacza śmierć. 71 osób ze wszystkich warstw, klas, różnego wieku. Małe dzieci od 2-8 lat do 10 lat. Zamknięte wagony. Wagon zamknięty na klucz. Nikt nie wierzył, że na śmierć. Z pewnością na życie. Szykowali sobie nowe miejsce. Podróż ta trwa 3-4 godziny. Ale trwała 12 godzin. Do stacji obóz Treblinka. Przybyliśmy tam o 7 rano. Przed zejściem rozmawiałem z maszynistą, Polakiem, i na pytanie, czy często stąd jadą grupy do pracy, odpowiedział: tu się tylko zajeżdża. Stąd nikt nie wyjeżdża. Obozowa studnia. Panowie i niewolnicy. W tym miejscu kilka lat temu zapadła się ziemia, odsłaniając jedną z obozowych studni. Obok tej studni w lesie po lewej stronie znajdowała się część administracyjno-mieszkalna, komendantura, budynki dla Niemców z pomieszczeniami mieszkalnymi oraz gabinetami lekarskim i fryzjerskim, baraki ukraińskich strażników oraz kuchnia. Na początku 1943 roku Niemcy utworzyli tu również mini zoo ze zwierzętami leśnymi oraz pawiami, miejsce swego wypoczynku. Obok znajdowała się sortownia zrabowanych kosztowności. Załoga obozu w Treblince składała się z około 30 SS-manów, Niemców i Austriaków oraz od 80 do 100 strażników ukraińskich. Pierwszym komendantem Treblinki był doktor medycyny Irmfried Eberl, poprzednio biorący udział w realizacji akcji T4, czyli mordowaniu osób chorych i niepełnosprawnych. Początkowo obóz w Treblince nie działał tak, jak życzyliby sobie Niemcy. W trzech komorach gazowych nie nadążano z zabijaniem spalinami z silników, więc część ludzi z transportów rozstrzeliwano. Eberl został szybko zwolniony i na jego miejsce powołano SS-Hauptsturmführera Franza Stangla, poprzednio komendanta obozu zagłady w Sobiborze. Jego zastępcą został Oberscharführer Kurt Franz, nazywany przez więźniów lalką z powodu swojej dbałości o wygląd i charakterystycznego sposobu poruszania się.
Można by użyć określenia panowie i niewolnicy, by opisać wszystkie istoty w Treblince. Ale takie określenie jest dobre tylko jako hasło, bo tak naprawdę w Treblince nie jest to proste. Są tu więksi i mniejsi panowie, półwładcy, komendanci katów, mistrzowie katowscy i ich pomocnicy, żywi lub na wpół żywi niewolnicy i grabarze, mali i wielcy. Przechadzał się po nasypie, przystając od czasu do czasu. Stąd spoglądał na swoje włości. Nie nosił ciężkiego pejcza jak inni SS-mani, tylko lekką szpicrutę. Na rękach miał zawsze szare, jelonkowe rękawiczki. Na głowie furażerkę, a palce prawej dłoni tkwiły wsunięte na piersi pod dopasowaną zieloną kurtkę mundurową. Komendant obozu Hauptsturmführer SS Franz Stangl. Jego lekko wygięty nos i wystający podbródek, jego rozluźniona postawa i sposób poruszania. Wszystko to sprawia, że wygląda jak pan na zamku. Gdy tak sortujemy rzeczy, z peronu na plac wychodzi jak na widowisko wysoki SS-man elegancko ubrany, w ściśle przylegającym do jego atletycznej sylwetki mundurze, w wysokich, wyczyszczonych na glans butach. Jego twarz jest pełna, usta zmysłowe. Lekkim ruchem ręki nakazuje więźniowi zbliżyć się do siebie. SS-man całym ciężarem swojego ciała nokautuje go i kopie. Przy nim stoi piękny pies. Pies z rasy świętego Bernarda. Ten szlachetny pies, tresowany umiejętnie przez swojego pana, tutaj stał się dziką bestią, działającą na podobieństwo swojego właściciela. Pan bije i kopie. Pies szarpie i gryzie. Więźniowie uświadamiają mi, że jest to SS-man przezywany Lalka. Jest to jeden z największych sadystów. Aby wysłuchać następnego punktu, zejdź ze ścieżki w prawo, do zakrętu torów. Rozwidlenie torów. Uciekinierzy. Wiele osób uciekało z transportów do Treblinki, wyskakując z jadących wagonów. Niektórym więźniom udawało się zbiec, na przykład ukrywając się w pociągach wywożących dobytek pomordowanych. Wykorzystywali też okazję przy wychodzeniu do pracy w lesie. Ucieczki rzadko kończyły się powodzeniem, a Niemcy szybko zaczęli za nie karać śmiercią innych więźniów. Ci, którym udało się uciec, często trafiali do Warszawy, gdzie przekazywali prawdę o piekle Treblinki. Jedną z takich osób był Jakub Krzepicki, który spędził w obozie kilka tygodni. Oto jego relacja. Około 4 po południu dowiedzieliśmy się, że przyjechały wagony, aby zabrać szmaty. Ja już chciałem zwiewać, uciekać, jak najprędzej spróbować szczęścia. Pracowaliśmy tak do 7, a ja byłem strasznie niecierpliwy. Niemcy kazali nam przyłączyć się do grupy i pomóc w załadowywaniu szmat. Niemcy poganiają, rozdają razy na hajkami. Rozkazują ułożyć szmaty wzdłuż torów. Trochę później nadjeżdżają nowe wagony. 12 sztuk. Przechodziłem obok wszystkich wagonów i szukałem miejsca. Wziąłem tylko butelkę wody. Trochę waluty, zauważyłem całą walizkę z pieniędzmi i wartościowymi rzeczami. Ale nie miałem do tego głowy. A mogłem przykryć to kocem i zatrzymać dla siebie. Trochę później zauważyłem, jak ktoś wrzucił do wagonu palto. Moje własne palto. Biorę to za dobry znak. W wagonie jest nas 4. Siedzimy i czekamy, drżąc, kiedy pociąg odjedzie, a może nie daj Boże odjedzie dopiero rano. 15 minut później kontrola Niemców. Przeszła spokojnie. Potem przemknął ktoś pod kołami. Ukraińskie i niemieckie głosy. Przeszło spokojnie. Pociąg rusza. Jedziemy. Mijamy pierwszą stację 2 kilometry dalej. Po tej stacji chciałem skakać. Słyszę głosy Ukraińców. Powstrzymuję się. Czekać. Jeszcze 3 kilometry. Skaczemy na umówiony znak. Godzina 1 w nocy. Pierwsze uczucie. Wyzwolony z Treblinki. Gdzie teraz iść? Ja na lewo, kierunek Warszawa. Plan obozu. Żeby nic nie było widać.
Stoimy przy planie obozu, odtworzonym na podstawie kilku czasem odmiennych opisów uciekinierów. Teren obozu w Treblince zajmował obszar 400 na 600 metrów. Podzielony był na trzy strefy. Obszar przyjęć Auffanglager, obszar administracyjno-mieszkalny Wohnlager, zwany obozem dolnym, i obóz śmierci Totenlager, zwany obozem górnym. W obozie dolnym znajdowały się baraki dla więźniów. Mieszkało w nich około 800 Żydów pracujących w kilku komandach, zapewniających sprawne funkcjonowanie obozu. Obszar przyjęć składał się z rampy, placu, baraków rozbieralni oraz kasy, czyli miejsca, gdzie przybyli oddawali wartościowe rzeczy. Komory gazowe, doły, gdzie zakopywano, a w późniejszym okresie palono zwłoki, znajdowały się w oddzielonej części, w obozie górnym. Cały obóz zajmuje niewielką powierzchnię. Otoczony jest 2,5-metrowym płotem z drutu kolczastego z gęsto wplecioną jedliną. Wnętrze obozu podzielono na rozmaite place i przestrzenie, ogrodzone w ten sam sposób, żeby nic nie było widać ani ze środka, ani z zewnątrz. Obóz prowadzą SS-mani. Do pomocy mają młodych ukraińskich wachmanów. No i jeszcze jesteśmy my. Jakieś 1000 ludzi. A liczbę tę codziennie uzupełniają nadchodzące transporty. Między rampą a piaszczystym wałem rozciąga się pierwsza, większa część obozu. Obóz dla przybyszy. Za wałem mieści się część druga. Totenlager. Obóz umarłych. We wszystkich czterech rogach obozu znajdowały się wieżyczki wartownicze, wysokie na 3 piętra. W dzień i w noc czuwały tam straże ukraińskie. Stamtąd obserwowano i pilnowano, żeby nikt nie uciekł z obozu. Na najwyższych kondygnacjach wieżyczek wartowniczych ustawione były karabiny maszynowe oraz reflektory, które w nocy co parę minut rzucały potężne snopy światła, tak silnie oświetlając każdy zakamarek obozu, że było widno jak w biały dzień. Większość budynków w obozie była z drewna, tylko komory gazowe były murowane. Rampa. Musicie przejść kąpiel. Jesteśmy w miejscu, gdzie zatrzymywały się pociągi przyjeżdżające do Treblinki. Pierwsze, co widzieli Żydzi po otworzeniu drzwi wagonów, to rampa kolejowa i wysoki płot z drutu kolczastego, przetykany gałęziami sosnowymi i jałowcowymi, oraz drewniany barak, gdzie składowano rzeczy. Dopiero później barak ten ucharakteryzowano na stację kolejową z tablicami, rozkładami jazdy i zegarem. Niemcy do końca chcieli utrzymać iluzję, że to tylko punkt przesiadkowy w dalszej drodze. Przybyłym nakazywano zostawić bagaże. Ludzie zmęczeni i nieludzko spragnieni od pierwszej chwili poganiani byli krzykiem i biciem. Prowadzono ich w wielkim pośpiechu na plac, gdzie oddzielano mężczyzn od kobiet i dzieci. Zdarzało się, że z transportu wybierano silnych mężczyzn. Ci zostawali do obsługi obozu. Resztę ludzi pędzono do komór gazowych. Wagony stoją przy rampie, która przylega do stosunkowo małego placyku, otoczonego z trzech stron zasiekami z drutu kolczastego. Przy czwartym boku stoi duży barak z desek, do którego Niemcy wganiają odseparowane kobiety z dziećmi, każąc im wpierw zdjąć buty. Z boku placu na wysokim słupie umieszczona jest tablica z ogromnym napisem Achtung Warschauer. Zostaliście przesiedleni, by zacząć pracować. Przed otrzymaniem przydziału pracy musicie przejść kąpiel. Wszyscy muszą rozebrać się nago, należy pozostawić kosztowności i pieniądze. Natomiast trzeba zabrać ze sobą dokumenty i mydło. W późniejszym czasie pojawiają się napisy po niemiecku i po polsku, które mówią o zmianie pociągu. Station Obermajdan, przesiadka w stronę Białegostoku i Wołkowyska. Na ścianach baraku zrobiono kasę, okienko bagażowe, fikcyjny zegar. Żydom nie tylko odbiera się walory wedle kolejki w okienku kasowym, ale daje się nawet na niepokwitowania. Są tacy, którzy trzęsą się nad tymi kwitami, zwracają uwagę, by wszystko było dokładnie wymienione, żeby potem im nic nie przepadło. Wielu jednak wkrótce zaczyna rozumieć, że tablice z napisami to straszydła, maszkary, które mają ich oślepić.
Widzą przede wszystkim sterty ubrań i butów, które wszędzie się tu walają. Niemal każdy, kto próbuje opisać swoje pierwsze wrażenie po zobaczeniu Treblinki, opowiada o ukłuciu w sercu, pojawiającym się zaraz po przyjeździe. Tyle odzieży. A gdzie są ludzie? Odpowiedź przynosi częściowo zmysł węchu. Aby posłuchać następnego punktu ścieżki, przejdź do końca rampy. Magazyny. Brązowe paletko. Więźniowie, których wybrano do pracy w obozie zagłady, mieszkali w barakach w obozie dolnym i pracowali w kilku komandach. Komando niebieskie obsługiwało rampę i fikcyjny dworzec. Więźniowie otwierali wagony, wynosili bagaże i tych, którzy zmarli po drodze. Czyścili i dezynfekowali pociągi. Komando czerwone sortowało rzeczy pozamordowanych. Komando żółte, tak zwani szmaciarze, przeszukiwało odzież zamordowanych, usuwając z niej gwiazdę Dawida, nazwiska, dokumenty bądź zaszyte kosztowności. Komando Goldjuden z kolei szacowało, sortowało i pakowało rzeczy wartościowe, pieniądze, złoto i biżuterię. Wszystkie rzeczy zabitych wysyłano pociągami do Rzeszy. Mniej liczne komanda zajmowały się kamuflażem ogrodzenia, dezynfekcją ubrań oraz ściętych włosów. Zorganizowano także obozową orkiestrę, składającą się z wybitnych żydowskich muzyków wybieranych z transportów. W obozie górnym, Totenlager, znajdowały się baraki dla komanda specjalnego, czyli więźniów zajmujących się opróżnianiem komór gazowych i transportowaniem zwłok. Choroby, mordercze bicie i rozstrzeliwania sprawiały, że skład więźniarskich komand podlegał ciągłej wymianie. Niektórzy więźniowie nie wytrzymywali psychicznie, ci popełniali samobójstwa. Słabi i chorzy byli rozstrzeliwani przez Niemców. Rozpościeram koce, a buty i ubranie składam tuż pod ręką u wezgłowia. Jutro wyrzucę jedwabną piżamę, którą mam teraz na sobie. Po 3 dniach jest upstrzona krwawymi plamami po pchłach. Może jutro przyniosę sobie nową piżamę. Wprawdzie jest to zabronione, ale to i owo się toleruje lub ignoruje. Może moja nowa piżama jeszcze nie dotarła do Treblinki, może jeszcze jest w drodze. A może jutro nie będę już jej potrzebował. W tym dniu zbierałem posortowane palta i układałem nową stertę. Biegałem po całym placu, wzdłuż baraku między peronem a placem, na którym leżały tysiące otwartych walizek różnych wielkości z matowej skóry. Wszystkie te walizki, duże i małe, miały jedno wspólne znamie. Wyrwane zamki i zaduszonych gazem właścicieli. Więźniowie stali i sortowali wszystkie rzeczy przywiezione przez około 1 000 000 Żydów na ten skrawek wyjałowionej ziemi. I tak wypełniały się walizki nożami, łyżkami, okularami, scyzorykami, pędzlami do golenia, wiecznymi piórami. Inni więźniowie biegali popychając wózki dziecięce, ale już bez dzieci, bo te zostały wyjęte z wózeczków i pchnięte w nagie ramiona swoich matek. A potem pędzono je dalej, na ścieżkę śmierci. Gdy przelatywałem wokół rozrzuconych ubrań i paczek, Vorarbeiter Neumark, częstochowianin, krzyknął do mnie: „Weź tę paczkę palt”. Paczka była już posortowana, przewiązana 2 paskami od spodni. Gdy się schyliłem, żeby ją podnieść, mignął mi znajomy kolor. Nachyliłem się i wyciągnąłem małe brązowe paletko mojej najmłodszej siostrzyczki Tamary i połączoną z nim spódniczkę mojej starszej siostry Ity. Trzymałem spódniczkę i paletko z dosztukowanymi mankietami z zielonego materiału, które nasza mama przyszyła w getcie. Patrzyłem na kolorowy plac sortowni, na pochylonych więźniów, na nagich mężczyzn noszących odzież po swych gazowanych w tej chwili rodzinach. Z peronu dolatywał stuk wtaczających się wagonów z nowymi ofiarami i czułem, że zacznę krzyczeć. Krzyczeć o pomstę. Tylko nie wiedziałem do kogo. Kamienie pamięci. Ze wszystkich 4 stron świata. Stoimy przy kamieniach z nazwami 10 państw, z których przywożono Żydów do Treblinki.
Nie wiemy dokładnie, ile osób tu zginęło. Ich liczbę historycy szacują na od 800 do 920 tysięcy. Przybyli tu wysiedleni z ponad 1000 miejscowości. Transporty z ofiarami przychodziły tu ze wszystkich czterech stron świata. Z zachodu i wschodu, z północy i południa. Transporty z polskich miast, z Warszawy, Międzyrzecza, Częstochowy, Siedlec, Radomia, Łomży, Białegostoku, Grodna i wielu miast Białorusi, z Niemiec, Czechosłowacji, Austrii, Bułgarii i Besarabii. Transporty ciągnęły ku Treblince przez przeciąg 13 miesięcy. Każdy transport składał się z 60 wagonów, a na każdym wagonie kredą były napisane liczby. 150, 180, 200. Liczby te wskazywały na ilość ludzi znajdujących się w wagonie. Prawie nie było dnia w ciągu tych 13 miesięcy, żeby nie przyszedł chociażby jeden transport. 396 dni transporty odchodziły naładowane piaskiem lub puste. Żaden człowiek z tych, którzy tu przybyli, nie pojechał z powrotem. Gdy przybył transport bułgarskich Żydów, grała orkiestra. Żydzi byli przekonani, że nic złego ich nie spotka. Wysiadając, pytali, czy to tu są te duże zakłady przemysłowe w Treblince. Przywieziono ich tutaj w specjalnych wagonach pasażerskich. Przywieźli nawet swoje meble i dużo artykułów spożywczych. Do ostatniej chwili ufali, że wiozą ich do Rosji na roboty. Przed nami rozciągają się pola kamieni. Na 216 głazach umieszczono nazwy miejscowości jako symbole zamordowanych społeczności. Wśród nich po lewej stronie odnaleźć można jedyny kamień z imieniem i nazwiskiem. Poświęcony jest lekarzowi, pedagogowi i pisarzowi Januszowi Korczakowi, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Henryk Goldschmidt. Razem ze swoją bliską współpracownicą Stefanią Wilczyńską, innymi wychowawcami oraz podopiecznymi z domu sierot, zginął tu 5 lub 6 sierpnia 1942 roku. Droga Korczaka i Wilczyńskiej z dziećmi na Umschlagplatz oraz ich śmierć stały się jednym z symboli zagłady Żydów z warszawskiego getta. Pomnik. Jak długo będę się męczyć? Po przejściu z rampy na plac mężczyzn i kobiety wprowadzano do osobnych rozbieralni. Kobietom dodatkowo golono głowy. Ubrania i rzeczy należało zostawić. Wszystkim rozdawano sznurki, by powiązali nimi zdjęte buty. Kosztowności oraz dokumenty oddawano w tak zwanej kasie. Z rozbieralni Żydów goniono wąską, krętą, ogrodzoną drogą do budynku z komorami gazowymi. Niemcy mówili na tę drogę Der Schlauch, zaś pracujący w obozie Żydzi nazywali ją Himmelfahrtstraße, drogą w niebo wstąpienia. Początkowo w Treblince znajdowały się 3, później 10 komór gazowych. Obok nich było pomieszczenie z silnikiem wymontowanym z rosyjskiego czołgu. Wylot rury spalinowej połączono z komorami, do których tłoczono spaliny. Cały budynek był stylizowany na łaźnie. Wpychaniem ludzi do komór oraz gazowaniem zajmowało się 2 strażników ukraińskich. W ścianie budynku znajdowały się włazy, którymi więźniowie wyciągali zwłoki na rampę. Tam jeszcze szukano kosztowności oraz wyrywano złote zęby, po czym ciała przewożono do wykopanych dołów. W Treblince zabijano nawet 15 000 osób dziennie. To tyle, ile mieszka w małym miasteczku. Od momentu otworzenia wagonów do śmierci wszystkich Żydów z jednego transportu mijały 2-3 godziny. Z rampy prowadzi się ludzi na Entkleidungsplatz, plac rozbieralnie. Nagie kobiety z dziećmi idą do fryzjera, gdzie obcina się im włosy. Podobno z kobiecych włosów robi się uszczelki do silników. W pewnym momencie podeszła do mnie młodziutka, śliczna dziewczyna. Nie miała więcej jak 20 lat. Znajomość nasza trwała zaledwie kilka krótkich minut, lecz ta odrobina czasu starczyła za długie lata. Dowiedziałem się od niej, że nazywa się Ruth Dorfman i jest już po maturze. Zdawała sobie dobrze sprawę, co ją czeka. W jej ślicznych oczach nie dostrzegłem ani lęku, ani smutku. Malował się w nich tylko bezmierny żal.
Matowym głosem zapytała mnie, jak długo będzie się męczyć. Odpowiedziałem, że tylko kilka minut. Obrzuciła mnie ostatnim dziwnie powłóczystym spojrzeniem, jakby żegnała mnie i resztę nielitościwego świata i powoli oddaliła się ku ostatniej alei. Mężczyźni, też już rozebrani do naga, muszą tymczasem złożyć przeniesiony ręczny bagaż na stosie w narożniku placu rozbieralni, tuż przy Sortierungsplatz, placu sortowni. SS-mani popędzają do biegu. Wszyscy razem. Ostrzyżone kobiety z dziećmi i zadyszani mężczyźni pędzeni są po kolei przez szlauch do drugiej części obozu. Szlauch. Wąskie przejście między drutami kolczastymi przypomina śluzę. Ale to przejście jest dłuższe. Wije się za kolami i nic nie widać od środka ani z zewnątrz. Na granicy obu części obozu stoi mała kasa. W okienku tej drewnianej budki trzeba oddać dokumenty, zegarki i biżuterię. Tutaj jednemu po drugim odbiera się nazwisko, a kawałek dalej nagie, bezimienne życie. Ludzie zostają wtłoczeni do budynku, do korytarza z kabinami prysznicowymi po obu stronach. SS-mani, ukraińscy wachmani biciem wpędzają resztę do środka. Pada rozkaz. Iwan, woda! I ukraiński wachman uruchamia silniki. Prysznice zamiast wody rozpylają spaliny. Za jakieś 20 minut gotowy będzie produkt końcowy Treblinki. I już kolejni niewolnicy sięgają po ciała. Jedni wyciągają je przez otwory w zewnętrznych ścianach komór gazowych. Inni wyrywają zmarłym złote zęby. Inni układają ich w masowych grobach. Potem następują końcowe już procedury. Przysypanie wapnem i piaszczystą ziemią Treblinki. Po pewnym czasie usłyszałem warkot maszyny wytwarzającej gaz spalinowy i oczyma duszy dostrzegłem ród w masie nagich ciał, już bez życia. Lazaret. U tych litościwych Samarytan. Ci, którzy z trudem poruszali się o własnych siłach, starcy, chorzy, dzieci, prowadzeni byli do budynku zwanego przez Niemców lazaretem, odgrodzonego od reszty obozu. Nad wejściem do drewnianego baraku wisiała flaga ze znakiem Czerwonego Krzyża. Pracujący tam więźniowie również nosili opaski z tym symbolem. W tym lazarecie jednak nie leczono, a zabijano strzałem w tył głowy, po czym zwłoki wrzucano do wykopanego obok niego dołu. Mordowano tu również więźniów Treblinki, niezdolnych do pracy lub tych, których Niemcy postanowili z jakichś powodów ukarać śmiercią. Niekiedy w egzekucjach rozstrzeliwano tu większość komand. Ciała w dole podpalano. W południowo-wschodnim kącie dziedzińca znajdował się plac, otoczony żywopłotem. Pośrodku niego budka z napisem ambulans. Wszystkich starych i ciężko chorych wydziela się spośród tych, którzy czekają na kąpiel i niesie się na noszach do ambulansu. Z budki na spotkanie chorym wychodzi doktor w białym fartuchu z opaską Czerwonego Krzyża na lewym rękawie. Chorzy i ci, co mają trudności z chodzeniem, na bok. Pójdziecie do lazaretu na badanie. Lazaret znajduje się w górnym narożniku placu sortowni, tuż przy wale z piachu. Wejście to wąska, kręta ścieżynka. Zielone ściany z iglastego futra sięgają wysoko ponad głowę. U wylotu ścieżki stoi Buda ze znakiem Czerwonego Krzyża. Wreszcie. Tutaj u tych litościwych Samarytan odnajdziesz spokój. Dopiero po chwili kulawy starzec spostrzeże ciała w głębokiej niecce, a u góry SS-mana z karabinem. Jedźcie do Treblinki, otwórzcie oczy szeroko, wyostrzcie słuch, wstrzymajcie oddech, wsłuchajcie się w głosy wydobywające się tam spod każdego ziarenka ziemi. Jedźcie do Treblinki, oni czekają na was, pragnieni głosu waszego życia, znaku waszego istnienia, kroku waszych nóg, ludzkiego spojrzenia rozumiejącego, pamiętającego, powiewu miłości na ich prochy. Jedźcie do Treblinki z własnej woli, z własnej wolnej woli.
Jedźcie do Treblinki z potęgą bólu nad okropnościami tu dokonanymi. Z głębi zrozumienia i serca, które płacze, nie godzi się. Wysłuchajcie ich tam wszystkimi zmysłami. Jedźcie do Treblinki, opowie wam tam cisza zielona, złotawa lub biała, niezliczone opowieści o życiu wzbronionym, niemożliwym, odebranym. Jedźcie do Treblinki, spójrzcie, jak czas tam stanął. Słuchajcie się w stojący czas, grzmiące milczenie umarłych kamieni na model ludzkich postaci w tej głuszy. Jedźcie do Treblinki, odczuć to przez chwilę. Jedźcie do Treblinki, zasadzić kwiat gorącą łzą, westchnieniem ludzkim, przy jednym z kamieni upamiętnienia zgładzonych ich popiołami i prochem. Oni czekają na was, Treblince, byście przyszli, wysłuchali ich opowieści, które unoszą się w tej ciszy. Przynieście im za każdym razem wieść o trwaniu waszego życia, wtedy zabronionego, o miłości ożywiającej. Jedźcie do Treblinki poprzez wszystkie pokolenia. Nie zostawiajcie ich samotnych. Ruszt. Większego piekła Lucyfer nie stworzył. To miejsce symbolizuje ruszt, na którym palono zwłoki. Początkowo ciała wszystkich zagazowanych ofiar wrzucano do dołów. Od listopada 1942 roku część ciał osób mordowanych w Treblince zaczęto kremować. W lutym 1943 przy użyciu ciężkiego sprzętu rozpoczęto ekshumację masowych grobów. Przenoszono zwłoki na miejsce, gdzie zainstalowano ruszty z szyn kolejowych i po oblaniu paliwem podpalano. Obóz pracował jak fabryka. Po 2-3 godzinach od przyjazdu transportu wyjeżdżały wyczyszczone wagony, ubrania były sortowane, a ciała pozbawione złotych zębów płonęły na ruszcie. Wszystkie te prace wykonywali więźniowie Stotenlager, którzy byli odseparowani od reszty obozu. Pozostali nie mieli tu wstępu. Jednym z wyjątków był Jan Kielwiernik, stolarz, często pracujący w tak zwanym obozie górnym. Jego wspomnienia, spisane w 1944 roku, zostały wydane konspiracyjnie jeszcze w czasie wojny. Była to pierwsza relacja o Treblince, która ukazała się drukiem. Oto jej fragment. Dużo w życiu widziałem, lecz większego piekła sam Lucyfer stworzyć nie jest w stanie. Czy może kto sobie wyobrazić ruszt? Na nim 3000 trupów, dopiero co żywych ludzi. Widzicie ich twarze. Zdaje się, że za chwilę ciała zerwą się i obudzą z głębokiego snu. A tu na rozkaz zapalają te pochodnie i płonie żywym ogniem. Jeśli stoisz blisko, zdaje ci się, że jęki wydobywają się z ust tych uśpionych. Strach i żal ogarnia. A mimo to stoisz, pracujesz i milczysz. Przy popiołach stoją bandyci i śmieją się szatańskim śmiechem. Hulają i bawią się ogrzani ogniem. Zima, ostra zima, lecz tu ciepło. Bucha jak z pieca. Ogień coraz maleje. Pozostał popiół, który użyźni tę milczącą ziemię. Urodzajna będzie w przyszłości. Gdyby przemówić mogła, dużo by nam powiedziała. Wie ona o wszystkim i milczy. Granica obozu. Piekło spalone. Na początku 1943 roku wśród więźniów obozu zaczęła kiełkować myśl o ucieczce i buncie. W początkowej fazie istnienia Treblinki miało miejsce kilka indywidualnych ucieczek, później jednak stało się to właściwie niemożliwe. Bunt więźniów dawał szansę nie tylko na zemstę, ale i na masową ucieczkę. Kilka osób, w tym lekarz Julian Chorążycki, oficer armii czechosłowackiej i fotograf Zelomir Bloch, inżynier i starszy obozu dolnego Marceli Galewski, stolarz Jan Kielwiernik, założyło konspiracyjny komitet organizacyjny przygotowujący plan buntu, zdobycia broni i materiałów wybuchowych.
Te plany jednak wstrzymała śmierć Chorążyckiego, złapanego w kwietniu 1943 roku przy ukrywaniu pieniędzy. Nie zrezygnowano jednak z myśli o buncie. Latem 1943 roku więźniowie wznowili intensywne przygotowania, zwłaszcza że liczba transportów malała, a Niemcy szykowali się do likwidacji obozu, w tym przede wszystkim świadków dokonanej tam zbrodni. Był poniedziałek, 2 sierpnia 1943 roku. Tego dnia transporty nie przychodziły. Część strażników wybierała się na wycieczkę nad Bug. Plan zakładał wyposażenie więźniów w broń skradzioną z arsenału, a potem ataki na Niemców i Ukraińców małymi grupkami. Gdy zaczęła się strzelanina, więźniowie podpalili większość baraków i uciekli w las. Wielu spośród 400 uciekinierów zostało złapanych i rozstrzelanych. Wojnę przeżyło niespełna 70 z nich. W szatańskim jakby tańcu płonęły niemieckie baraki. Wyschnięte gałęzie sosny wplecione w płot płonęły jak wąż, który ciągnie za sobą ognisty ogon. Cała Treblinka stanęła w płomieniach. Z baraków ukraińskich rozległy się pojedyncze strzały. Z innymi biegłem w stronę wyjścia. Gdy dobiegliśmy do parkanu, naszym oczom ukazał się straszny widok. Pełno rozrzuconych trupów. Wśród zapór czołgowych, zabici więźniowie. Z dwóch stron z wież wartowniczych cały czas padały na nas kule z karabinu maszynowego. Przeczekałem chwilę i jak na skrzydłach przeskoczyłem za porę po trupach kolegów. Nagle poczułem szarpnięcie w nodze i uderzenie jakby kamieniem. Okazało się, że kula trafiła mnie w nogę. Kulejąc, dobiegłem do toru kolejowego. W lesie natknęliśmy się na dziewczynkę z pobliskiej wsi. Patrzyła na nas jak na jakieś potwory nie z tej ziemi. Nagle zacząłem krzyczeć opętańczo. Piekło spalone. Piekło spalone. Przesieka. Nad tym miejscem zawsze będzie mgła. Dla uciekinierów z obozu nie był to koniec koszmaru. Podejrzenie, że jest się Żydem, oznaczało wyrok śmierci. Richard Glazar podawał się za robotnika przywiezionego przez Niemców do prac przymusowych, którego komando zostało zaatakowane przez partyzantów. Udało mu się dotrzeć do Częstochowy, skąd jako Czecha wywieziono go do pracy w fabryce w Meinheim. Z kolei Samuel Willenberg przedostał się do Warszawy, gdzie odnalazł ojca i matkę. Ukrywał się do wybuchu powstania warszawskiego, w którym wziął udział jako ochotnik. Podobnie potoczył się los Jankiela Wiernika. Mimo buntu i częściowego zniszczenia obozu, Treblinka nie przestała istnieć. Na stanowisku komendanta Franza Sztangla zastąpił Kurt Franz, który polecił ponowne uruchomienie komór gazowych. Ostatni transport, składający się z 39 wagonów, przybył do Treblinki w drugiej połowie sierpnia 1943 roku. Po tym przystąpiono do likwidacji obozu, planując zatrzeć wszelkie ślady. Komory gazowe i inne budynki rozebrano. Doły z prochami pomordowanych zasypano. Zajmowali się tym więźniowie ze specjalnego komanda, których na sam koniec prac, 17 listopada 1943 roku, rozstrzelano. Teren, gdzie znajdował się obóz, zaorano i obsiano łubinem. Pozostawiono tylko jeden budynek, przerobiony na dom mieszkalny, a całość upodobniono do gospodarstwa rolnego. Wprowadził się do niego ukraiński strażnik wraz z rodziną. Gdy w połowie lipca 1944 roku zaczęła zbliżać się do tych terenów Armia Czerwona, Ukraińcy podpalili gospodarstwo i uciekli. W 1964 roku w Düsseldorfie rozpoczął się pierwszy proces 10 członków załogi Treblinki z Kurtem Franzem na czele. 4 z nich zostało skazanych na kary dożywotniego pozbawienia wolności. Franz Sztangl, schwytany w Brazylii w 1970 roku, został skazany w Niemczech na dożywocie i zmarł w więzieniu w 1971 roku. Ostatni uczestnik buntu w Treblince, Samuel Willenberg, zmarł w 2016 roku. Dziś już nikt z tych, którzy pamiętali obóz, nie żyje. Nad pustkowiem tym wisi niebo ołowiane,
tak niskie, że można doń sięgnąć. Mleczno-szara mgła wypełnia całą przestrzeń. Drzewa iglaste majaczą w oddali, jakby okryte czarnym woalem. Słońce zrobiło się blade i przyćmione. Jak mała, okrągła twarz ludzka spogląda na wszystko z góry. Jak pomarszczona, nagle z bólu postarzała twarz żałobnika. Skąd się wzięła taka mgła? Nad tym miejscem zawsze będzie mgła. Odpowiada ocalony z Treblinki. Pamięć. Wkrótce po wojnie rozpoczęły się starania o zabezpieczenie miejsca po obozie i upamiętnienie jego ofiar. W 1964 roku na terenie dawnego obozu zagłady zostało utworzone muzeum i odsłonięto założenie pomnikowe autorstwa Adama Haupta, Franciszka Duszeńki i Franciszka Strynkiewicza. Miejsce, gdzie znajdują się doły z prochami ofiar, zabetonowano, a w centralnym punkcie umieszczono pomnik, w którym układ granitowych bloków miał nawiązywać do ściany płaczu w Jerozolimie. Na całej przestrzeni obozu znajduje się około 17 tysięcy kamieni pamięci różnej wielkości. Treblinka jest jednym z największych cmentarzy polskich Żydów. W większości imion i nazwisk osób, które tu zginęły, nie znamy i nie poznamy nigdy. Żydowski Instytut Historyczny oraz Fundacja Pamięć Treblinki pragną przywrócić pamięć o choćby niektórych z tych setek tysięcy, tworząc księgę imion. Szukamy, zbieramy oraz zapisujemy dane o osobach, które tu zginęły. Prosimy o pomoc wszystkich, którzy mogliby udzielić wiarygodnych informacji. Pragniemy, aby tym, którym odebrano najpierw nazwisko, a potem życie, przywrócić to, co jest wciąż możliwe – pamięć. Po przejściu ścieżki warto także odwiedzić budynek muzealny niedaleko parkingu i wystawę o historii obozu.